Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. W zasadzie to powinienem Wam dzisiaj powiedzieć dobry wieczór. Z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic i odcinek numer 27. Dlaczego dobry wieczór? Dlatego, że dzisiaj po raz pierwszy nagrywam go dla Was nie z samego rana, kiedy jadę do pracy, ale wieczorem, kiedy wracam z wydarzenia zorganizowanego w Częstochowie. Dziś, czyli 24 października 2019 roku, organizowaliśmy wraz z ProProgressio w Częstochowie Employer Branding Workshops. Jak sama nazwa wskazuje, warsztaty związane z wizerunkiem pracodawcy. Było to pierwsze wydarzenie tego typu, czyli całkowicie poświęcone warsztatom, edukacji i wchodzeniu w interakcje z uczestnikami w ramach cyklu, jakim jest BSS Tour 2019, a w zasadzie w jakim jest BSS Tour w ogóle, bo całość tych wydarzeń organizujemy już od 3 lat, ale po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na formułę pełnych warsztatów. Zapowiadałem Wam to wydarzenie kilkanaście odcinków temu, o ile dobrze pamiętam. Natomiast dzisiaj pozwolę sobie na podzielenie się z Wami moją subiektywną oceną tego, jak to wyglądało. No cóż, pewnie nie zabrzmi to zbyt obiektywnie, dlatego że ja byłem organizatorem tego wydarzenia, ale mimo wszystko powiem Wam tak, wyszło przecudownie. 4 godziny bitych, fajnych rozmów. 4 oddzielne warsztaty. Pierwszy z tych warsztatów poprowadził Adam Wąsik, drugi poprowadziła Iwona Grochowska, trzeci poprowadziła Agnieszka Wnuk, a czwarty Zyta Machnicka. 4 osoby, 4 wybitne osobowości, każda z mega doświadczeniem w obszarze employer brandingu. Praktycznie temat został rozłożony na części pierwsze. Porozmawialiśmy sobie o wszelkich elementach związanych z tym, w jaki sposób należy podchodzić do działań employer brandingowych, dlaczego należy to robić, w jaki sposób komunikować się ze swoimi pracownikami, zarówno obecnymi, jak i potencjalnymi, w jaki sposób podchodzić do kampanii rekrutacyjnych, jakie narzędzia wykorzystywać w ogóle do działań wzmacniających wizerunek pracodawcy. To był bardzo inspirujący dzień, po którym mam tak naprawdę ogromny niedosyt tego tematu, który, jak się okazało, można kontynuować, rozwijać, mówić o nim praktycznie non-stop. Nasi prelegenci zgodzili się, żebyśmy udostępnili ich prezentację za pośrednictwem naszych mediów, w związku z czym te prezentacje umieścimy na stronie dedykowanej Employer Branding Workshops i one pojawią się tam niebawem. Niebawem to znaczy pewnie osoby, które będą odsłuchiwały ten podcast po kilka dni po jego pierwotnej emisji, to będą już miały dostęp do tychże materiałów. Natomiast jeżeli jesteś moim stałym słuchaczem, a takich już mam całkiem zacne grono, to najprawdopodobniej w dniu odsłuchiwania tego odcinka jeszcze do treści tych prezentacji nie będziesz miał, czy nie będziesz miała dostępu. Nie bój się, nic Cię nie ominie, wejdź w jakimkolwiek innym terminie na stronę bsstour.com / Częstochowa 2019 i tam te materiały wszystkie się znajdą. Dzisiejszy odcinek nie będzie długi, będzie krótki, dlatego że ja bym chciał tylko na gorąco podziękować wszystkim uczestnikom, a było ich 100, którzy pojawili się w Częstochowie i wzięli udział w tych warsztatach. Muszę Wam powiedzieć, że to, co się wydarzyło w Częstochowie, to jestem Wam dozgonnie wdzięczny. 100 ludzi, którzy przyjechali, spędzili cały dzień. Na ostatnim warsztacie mieliśmy Was grubo ponad 80, więc wytrwaliście do samego końca. To jest ogromne podziękowanie, dlatego że dla nas jest to dowód, że materiały, treść, dobór prelegentów, wszystkiego tego, czym podzieliliśmy się podczas Employer Branding Workshops, trafiło w punkt. Inaczej po prostu byście wcześniej wyszli. Także ogromne podziękowania dla Was za udział.
No i drugie podziękowania, bez których nie mogłoby się obyć, no to podziękowania dla naszych trenerów i prelegentów, którzy stanęli na najwyższym poziomie i zrobili po prostu wszystko to, co powinno być podczas takich warsztatów zrobione. Muszę tu dodać jeszcze jedną rzecz. To wydarzenie w Częstochowie nie odbyłoby się, gdyby nie władze miasta Częstochowy i sam prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Ogromne podziękowania dla pana prezydenta, dlatego że już po raz drugi zaprosił nas do swojego miasta z wydarzeniem poświęconym wizerunkowi pracodawcy. Rok temu zrobiliśmy konferencję i było tam kilka dyskusji, paneli, które były poświęcone tematyce employer brandingu. W tym roku poszliśmy w warsztaty, które otworzył sam prezydent. I jego prezentacja poświęcona temu, jak wygląda rynek pracy, jak wygląda otoczenie rynku pracy w Częstochowie, to jest taka prezentacja i taki zakres pracy, który myślę, że większość prezydentów polskich miast powinni wykonywać na co najmniej takim samym poziomie. Także ogromny ukłon w kierunku pana prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Bardzo dziękujemy za ponowne zaproszenie i za wspólne zorganizowanie Employer Branding Workshops, tym razem w roku 2019. Słuchajcie, ciężki miałem dzień, długi to był dzień, w związku z czym nie będę Was zanudzał dłuższą dyskusją na temat tego, jak to minęło. Zapraszam Was na stronę bsstour.com, abyście tam odnaleźli szczegóły związane z wydarzeniem częstochowskim. Tam niebawem, a w zasadzie być może jak odsłuchujesz ten podcast po jakimś czasie od jego emisji, to już znajdziesz i film, i zdjęcia, i prezentację z tego wydarzenia. Ogromne dzięki. Słuchajcie, 21:33 na zegarze. Dojeżdżam właśnie do swojego domu, więc czas na chwilę relaksu i odpoczynku. Dzisiaj krócej, niecałe 8 minut. Mówił do Was Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic.